Dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Dostałem zaproszenie telefoniczne na badanie antyrakowe i coś w tym rodzaju, jakieś fundusze unijne tu są wykorzystane i tak dalej. Przyjechałem na imprezę i okazuje się, że o godzinie 9 impreza nie jest gotowa, bo ludzie tu czekali w kolejce. Wchodzimy dalej. Tutaj mamy fitness, ćwiczenia. Ale okazuje się, że po prostu kiedy ja przyszedłem, to najpierw kazali mi jeszcze 10 minut czekać, potem zapisali mnie, potem mi kazają na tym krześle usiąść, a nie na tamtym, chociaż krzesł było dostatek i ludzi niewiele. To się okazuje, że to po prostu jest fikcja jakaś. A na końcu zostałem wyproszony przez panią blondynkę, która powiedziała, że ja mam się tak zachowywać, jak ona sobie życzy. Przecież to jest niepoważne. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. To jest obiekt publiczny. Słucham, Pomorska Telewizja Narodowa, co pani ma do powiedzenia? Proszę ręce przy sobie. Proszę ręce przy sobie. Ręce przy sobie. Na ty nie jesteśmy. Jestem dziennikarzem. Co tu pani robi? Ja mam zgodę. Ja mam zgodę na nagrywanie. Proszę pani, jestem dziennikarzem i tu przyjechałem zobaczyć, co tu za bałagan jest. I to z funduszy unijnych. Takie rzeczy się dzieją, tak? Ja nic nie muszę. Ja, proszę panią, i nie będzie pani dziennikarza uczyć, co ja muszę. Wy tu robicie jakieś kpiny z ludzi, proszę panią. Zapraszacie, czas im marnujecie i po co tu przyjeżdżają? No, pani wizerunek potrzebny mi. Gwiazda się znalazła. Także to tak wygląda. Niestety. Hotel. Blondynka nie wyprasza. Pan też przyszedł na to. No, oczywiście, proszę panią, jestem dziennikarzem. Ze mnie wariata robią, czas mój marnują. Pani też przyszła na te badania? I co? No, nie wiem, nie widzę nic. Na dole, w piwnicy. Dzień dobry. Recepcja hotelu w Baby City. Pomorska Telewizja Narodowa. Ręce przy sobie, proszę panią. Ręce przy sobie, proszę mi kamery nie dotykać. Ja jestem dziennikarzem i wiem, co robię. Dobrze, w prywatnym jestem. Dobrze, w prywatnym wychodzę. Do widzenia. No. Ortopeda, fitness. Prywatna restauracja. Tomula. No tak, Villa Verset, firma jakaś, która tutaj się umiejscowiła w piwnicy i robi jakieś badania i wiadomo, o co chodzi w ogóle. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembiński z Gdańska Wrzeszcza. Z nieodbytych badań, które miały, tu kilka osób już opuściło tę salę, bo to po prostu ordynarni, chamscy ludzie próbują jakieś z nas robić, nie wiadomo co, popychadła. Sławomir Ziembiński, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk.